Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Most Wanted 2012, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. A raczej na kolejne rozpaczliwe próby przejścia, czy raczej pokonania czasu. 1,45 na wyzwaniu jednego auta. Auta Most Wanted i to jest Porsche 918 Spider. Jest to mój drugi odcinek, gdzie będę starał się to zrobić. Lecz najpierw zrobimy jedną rzecz, czyli pojadę sobie dzisiaj przed ulepszeniem mojego Hennessy'a, który już jest troszeczkę ulepszony. Pojadę sobie ten wyścig i zobaczymy, jak mi pójdzie. Postaram się na tym odcinku jak najlepiej ulepszyć tego mojego Hennessy'a, a następnie pojadę jeszcze raz ten wyścig i zobaczymy, jak pójdzie. Okej. Okay. Nitro mam już, widzę, pro. Dobra. Tutaj tak. Znowu ten samochód. Dobra, jak obiecałem, idziemy ulepszać Hennessy. Dobra, nadwozie, aero, muszę też pro odblokować. Skrzynia biegów skrócone, biegi pro, okej, powinno być git. No i oponki, co muszę zrobić? Driftuj przez 4572 metry. Okej, udało mi się dość długi drift zrobić w ten sposób. Nie jest to specjalnie trudne. Już mam 2 km driftu nabite, jadąc sobie po prostu tutaj w kółko. Policja też nie ma specjalnie ze mną szans, bo nie potrafią mnie zderzyć, jak sobie tak driftuję. Więc szybko to nabijemy, nie będzie problemu. Tak naprawdę najwięcej roboty jest z tym, aby wyścig opanować do perfekcji. Żeby do perfekcji opanować też prowadzenie samochodu, bo te części oczywiście pomagają w jakimś tam stopniu, ale umiejętności są ważniejsze niż te części. I to trzeba mieć na uwadze. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Mamy już wyścigowe opony pro. Chyba odblokowałem... ojej, jak to wysoko lata. Rozbije się czy nie? W powietrzu udało mi się przy okazji zgubić policję. Dobra, zobaczmy. Dostosuj, nadwozie. Aero, co musimy zrobić? W strumieniu powietrza, czyli będę musiał robić jakiś wyścig. Nitro mam już, spalanie pro, skrzynię biegów mam pro. Więc w zasadzie już niewiele mi zostało do odblokowania. No i teraz muszę się trzymać w strumieniu po prostu za botami. Ileś tam chyba 120 sekund jakoś muszę jechać za kimś. Zobaczymy. Tylko nie mówcie, że będę jechał sam, bo się zdenerwuję. Nie, są boty, świetnie, no to lecimy. Nie muszę tu wcale jechać szybko, widzicie, oni jedą sobie powoli, spokojnie. Kurde, ale ten samochód ma przyspieszenie. Ciekawe, jak to jest jechać takim autem w rzeczywistości. Pewnie łeb urywa. Zresztą, jadąc każdym samochodem w tej grze w rzeczywistości, by nam urwało łby na bank. Nawet jakby nie był stunigowany tymi, powiedzmy, częściami. Okej. Tak, tutaj wystarczy się po prostu ścigać, to się samo nabija. 120 sekund. Zobaczcie, jeśli ja jadę wolno, to oni też wcale szybko nie jadą, te boty. Ale w multiku to jest masakra. Jak się jeździ, a szczególnie jak gram z osobami, nawet... O, już gotowe. Nie było naprawdę trudno. Myk, myk. Nie? Łatwizna. Więc teraz mam już w 100% ulepszonego Hennessy'a i tak naprawdę mogę próbować atakować ten czas. Udało mi się pobić swój wynik. 1,49 za trzecim podejściem. Co zrobiłem źle? Na pewno przy wjeździe do takiego tunelu spieprzyłem.
I wydaje mi się, że lepiej po tym takim mega skoku przy samym końcu lepiej się po prostu rozbić, bo od razu później po tym rozbiciu jesteśmy nakierowani na ten odpowiedni tor. Poza tym poszło mi całkiem dobrze, przede wszystkim ten pierwszy etap. Może za dużo złapałem offroadu, ale jestem chyba na dobrej drodze. Próbuję dalej. Jest! Mam cię. Tadam! 1.44. Pokonany. Kurde. To było... Ale wiecie co, ja mógłbym jeszcze lepszy tutaj czas wykręcić. Serio. Rozwaliłem się raz chyba. No i to tak konkretnie. A mimo to udało mi się pokonać ten czas, więc myślę, że mógłbym jeszcze o tą sekundę zejść. A idzie mi coraz to lepiej. Ach, nie spodziewałem się, że mi się uda, naprawdę. Znaczy w sumie liczyłem na to, bo szło mi coraz lepiej i coraz lepiej pokonywałem te zakręty. Tutaj jest kwestia taka, że trzeba pokonywać te niektóre obszary bardzo precyzyjnie i wolno, gdzie normalnie w Most Wanted wszystkie te zakręty czy drogi pokonuje się driftem, a tutaj trzeba bardzo precyzyjnie jechać, więc trzeba troszeczkę inny styl tej jazdy sobie tutaj zastosować. I powiem wam, kurde, udało się, było ciężko, ale się udało. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku. I trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, pa pa.